Siemanko. Chcecie się pić? Proszę bardzo. Chrupek nie zjadłeś. Skórki nie zjadłeś. Co to ma być? Co? Maksiu. Proszę. Dobra, trzeba narzucić trochę gałęzi, a to trzeba wywieźć. No dawaj dalej. Nienawidzę takich gałęzi. Mogę obcinać gałęzie, zwozić drewno, ale nienawidzę takiego czegoś. Myślę, żeby to weszło. A raz, to będzie dobrze. Kompostownik. Tu można śmiało wyrzucać właśnie takie gałęzie, jakąś trawę. Właśnie coś takiego. Tu sobie zawrócimy. Oj. Kiedyś ręczny działał tutaj, w tej 60. Dobra, jak jest na... O kurde. Ale coś się zęby chyba spierdzieliły. No nie trzyma. Dobra, jest na dwójce. No, poszło szybko, opróżnione, to potem sobie ładnie tam ugnije. Będzie potem można to brać jako próchnicę czy coś takiego, pod warzywa albo pod jakieś inne rośliny. Dobra, palimy tą furę, wyjeżdżamy pod górę. To wszystko tutaj, to jest moje, moja działka. Także nie ma się o co martwić. Jestem na swoim. Wyrzucam sobie gałęzie. I tyle. Zwykły dzień na wsi. Dobra, jedziemy do góry.
Nie odczepiać? Odpalimy kosę, pokosimy trawę przy płocie. Żyłki nie ma. To niedobrze. To niedobre jest. Bo nienawidzę zakładać żyłki. Dobra. Starczy tyle, bo nie jest dużo koszenia. Tutaj jestem. Nie. Nie wsadzałeś tego nigdy tam? O nie. W tą stronę. Ściałkę masz i w tą stronę nawijasz, nie? Za dużo się kosi. Ostry masz ten nacinek, kurwa. No trzymaj. Nie, tak nie zrobię. Zrobię. Nie zrobię. Ale już się załamało. Jebnij się kierką, kurwa. To po co są te rowki w takim razie? To jest uniwersalne. No. Trzymam, trochę napinam. Nie wejdzie? O. Dzięki. Witam w mojej kuchni. Zaklejam właśnie babci dętkę. Możliwe, że najechała na jakąś kolkę albo kamień. Nie wiem, sprawdzałem w oponie, nic tutaj nie ma, żadnej kolki, także możliwe, że jakiś kamień jej dobił. Takim odważnikiem sobie przymocowałem do dętki, żeby ją ładnie docisnęło. Ach, cholerny wentyl. Zawsze jest z nim problem. Jeszcze się trochę taśma przesunęła. Pomalutku, krasnoludku. Nie ma co się śpieszyć. Żeby się nie przycięła nigdzie dętka. Trochę ją można teraz ułożyć w oponie. Dobra. Gra gitara. Ładujemy. Zobaczymy sobie, czy równo idzie, czy nigdzie nam nie wybulga opony.
Ale jest ładnie, przyzwoicie. O, strzeliła. Na rant sobie weszła. Ile mamy? Prawie 2 bary. Trzeba dokręcić mocno, żeby się babcia nie wypietruszyła nigdzie. Żeby jej koło nie odpadło. Jeszcze może i hamulec zamontujemy, co? Dobrze by było, żeby babcia hamulec miała. O, tu. Cyk, siedzi. Więc to trzeba dokręcić. O. No i już jest luks. Naprawiona. Dziękuję bardzo za uwagę.